Zajęcia pod okiem mistrza były bardzo ciekawe. Były koszykarz reprezentacji Polski Śląska Wrocław zwrócił uwagę, że ważna jest systematyczność także w czasie pandemii. Bardzo się cieszę z inicjatywy, która tutaj mam przyjemność prowadzić. Młodzież czy dziewczynki, chłopcy muszą spędzać sobotę, niedzielę w trudnym czasie na zajęciach fizycznych. Jeżeli chodzi o szkolenie tej techniki, to jest po prostu codzienna, monotonna praca i to próbuję wszczepić młodym ludziom, żeby w tym trudnym okresie ćwiczyli, bo jak nie będą ćwiczyć, to nie ma szans na poprawę. Trener skupił się na kilku elementach, ale najważniejszy dotyczył operowania piłką i dokładności. Dlaczego to tak istotne? Bo zawodnicy chcą i rodzice chcą, żeby oni zdobywali punkty, żeby gra była wokół ich dziecka, ale kłopoty są z operowaniem piłki. Dzisiaj po prostu cały trening poświęciliśmy na naukę podań, czy pokazanie, jak różnorodne są podania, a my korzystamy tylko z jednego. I niechlujstwo. W dzieciach trzeba jednak temperować, że dla nich to jest podanie takie i takie, to jest jedno i to samo. Nie, są podania od dołu, od góry, dwoma rękoma, za plecami i trzeba ćwiczyć. I ostatnia, najważniejsza rzecz, rzeczy, które są ćwiczone, dla mnie są dobre. Czyli nie ma złych podań, są złe decyzje. Ćwiczę na przykład jakieś podanie za plecami, to jest dobre podanie. Jak ćwiczę podanie lewą ręką kozłem, to jest dobre podanie. Jak nie ćwiczę i robię na meczu albo na treningu coś, czego nie ćwiczę, to jest zła decyzja. Podczas spotkania został poruszony też aspekt mentalny, radzenia sobie ze stresem nie tylko podczas meczu, treningów, ale również w życiu poza sportem, bo teraz w końcu bardzo trudne czasy. Ja ze swojego doświadczenia bardzo dobrze, wszyscy mówią, że bardzo dobrze sobie radzę z COVID-em. Też uważam, że dobrze sobie potrafię nauczyć, jak radzić ze stresem, bo na swoim przykładzie wiem, że nie radziłem sobie najlepiej i mogę przestrzec młodego człowieka, jak sobie z tym radzić. Jeżeli chodzi o zamknięcie, czy w takiej sytuacji, w jakiej żyjemy, tak samo uważam, że mam swoje sposoby, mogę je przekazać i najważniejsza rzecz, którym zawodnikom zawsze powtarzam, to jest odżywianie. Jak jest mniej ruchu, mniej wychodzimy na powietrze, to odżywianie jest głównym zadaniem, żeby nie przytyć, żeby być w formie. Radosław Kerzy także zaprasza do wzięcia udziału w koszykarskim kampie z jego udziałem. 13-14 lat to jest już ciężki obóz, bo to są 2-3 treningi dziennie, czyli na przykład mamy dużo jednostek treningowych, już trenujemy poważnie z trenerem Kairisem. Tu chodzi o to, że w tym wieku zawodnicy powinni podnosić swoją świadomość i ten kamp właśnie jest po to, żeby zawodnicy wiedzieli, że trener jest, żeby pokazał, ale zawodnik jest od wykonywania zadań domowych, czyli trener pokazuje, Tomas, co mamy zrobić przez ten okres, który się nie widzimy i my przyjeżdżamy po miesiącu i patrzymy, czy ten zawodnik to zrobił, bo dajemy przykład, czy tenisistów, czy amerykańskich zawodników, oni na tym poziomie lepiej potrafią operować piłką, czy nawet litewskich zawodników. I tu nie chodzi o trenerów, że mamy słabych trenerów. Tu chodzi o to, żeby przekonać zawodników albo podnieść ich świadomość, że trener tej roboty nie zrobi, że my musimy tą robotę zrobić w domu. Szczegóły dotyczące kampu m.in. na Facebooku pod hasłem Wrocław Sport.